cyklu Spotkania z Bogiem. Maria z Betanii, siedząc przed jedną osobą na widowni. Dziś wieczorem mam w sercu coś bardzo prostego. Kiedy się przygotowywałam i pytałam Pana, co jest w Jego sercu, poczułam, że On stawia przed nami lustro. Tak jakby pytał, kim jesteście? Tak jak my czasem pytamy. Jak sądzisz, kim jest Jezus? IHOP. Jak sądzicie, kim jesteście? Świeckie media nazywają nas chrześcijanami. Niektórzy nazywają nas skrajną prawicą. Mają dla nas różnego rodzaju określenia. Tyle, gdy chodzi o świeckie media. Natomiast media chrześcijańskie nazywają nas charyzmatykami. Mówią, że jesteśmy szaleni. Media charyzmatyczne twierdzą może coś innego. Krąży wiele pogłosek o domu modlitwy, o IHOP-ie. Być może członkowie Twojej rodziny mówią jeszcze coś innego. Nawet w tym pomieszczeniu możemy mieć różne zdania. Ale ja spoglądam w niebo i pytam, co Ty mówisz o tym, kim jesteśmy? Co niebo o nas ogłasza? Dzisiaj, teraz. I my wiemy, że jesteśmy domem modlitwy. Ale co to znaczy być domem modlitwy? Co to naprawdę znaczy być miejscem modlitwy? W Starym Testamencie to znaczyło miejsce spotkania, przybytek spotkania. Dom modlitwy to miejsce, gdzie zderzają się ze sobą Bóg i człowiek. Serce Boga i serce człowieka schodzą się razem w miejscu spotkania. Pan do dziś przepatruje całą ziemię, szukając miejsca spoczynku. Szuka ludzi, którzy nie sprzeciwiają mu się, nie walczą przeciwko niemu, którzy nie mają swoich 100 różnych planów poza jego planem. Szuka miejsca, w którym mógłby spocząć. Dom modlitwy jest tym miejscem spoczynku. Zanim staniemy się tym zbiorowym miejscem spoczynku, potrzebujemy być tym indywidualnym miejscem spoczynku. Pan chce, abyśmy jako jednostki byli tym domem modlitwy, przybytkiem, namiotem spotkania. Czy wiesz, że nawet Twoja konstrukcja została uczyniona dla chwały Bożej? Ciało, dusza i duch? To, jak zostałeś zaprojektowany, zostałeś stworzony jako przybytek. Zostałeś stworzony jako miejsce modlitwy dla Ducha Bożego. Wszyscy wiecie, że macie ciało i duszę, a jesteście duchem. Jak wielu z was nazwałoby siebie nowonarodzonym wierzącym? Tak, narodziliśmy się na nowo. Kiedy zapisałeś się do chrześcijaństwa, kiedy powiedziałeś tak krwi Jezusa i gdy przyjąłeś przebaczenie grzechów, narodziłeś się w duchu. I ta pustynia Twojego ducha została zalana niestworzonym Bogiem. Niestworzony Bóg żyje w Tobie. Czy wiesz, że Pismo mówi, że pełnia boskości mieszka w Twoim wewnętrznym człowieku? Gdy tylko powiedziałeś Mu tak, On nawiedził Cię jak przybytek w dawnych czasach. I chwała Pana wypełniała świątynię. Kapłani padali z powodu obecności i wołali chwała, krzyczeli chwała i nie mogli ustać w obliczu obecności. Albo gdy ta obecność stąpiła na górę wobec Izraelitów i wstrząsnęła górą, rozległy się dźwięki trąb, a Izraelici uciekali krzycząc. Byli tak przerażeni obecnością, że nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Ta obecność przeniosła się do Twego ducha w dniu Twojego nowego narodzenia. Masz niestworzonego Boga żyjącego w Tobie. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Moc i pełnię. Czy wiesz, że nigdy nie będziesz miał więcej Boga mieszkającego w Tobie, niż masz go teraz? Kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś już pełnię, ziarno Boże. Istota Boga, Jego obecność żyje w Tobie. Ty jesteś domem modlitwy. Ty jesteś namiotem spotkania. Ty jesteś przybytkiem. Przychodzimy razem jako jednostki wypełnione chwałą Bożą. I zbiorowo On dokonuje między nami przełomów. Pewnego dnia On napełni to pomieszczenie w sposób widoczny. Także zobaczymy to na własne oczy i świat to zobaczy. I to popłynie na ulice, autostrady i boczne drogi. Już troszeczkę tego widzimy, ale większa część tego w tym czasie dzieje się wewnątrz Ciebie. Manifestacja ducha mieszkającego w Tobie wydarza się w Twojej duszy, w Twojej duszy.
Twoim umyśle, w Twojej woli i w Twoich emocjach. I chociaż masz pełnię Chrystusa mieszkającego w Tobie, Twój umysł musi zostać odnowiony. Czy wiecie, zamknijcie oczy na sekundę. To jest Twoja dusza. Witaj, duszo. To jest to, gdzie żyjesz. Otwórzcie oczy. Duch mieszka w Tobie jak gdyby w brzuchu. Tutaj. Czy kiedyś czułeś Bożą obecność jak gdyby w brzuchu? Pan chce nauczyć nas społeczności z Duchem. Paweł modlił się, aby Chrystus zamieszkał w naszych sercach przez wiarę i abyśmy byli umocnieni przez Ducha Bożego, boską mocą i energią od wewnątrz. On mówiąc to, mówił do wierzących. Tu nie chodzi o zbawienie. On nie mówi, modlę się o was, chrześcijanie, żebyście byli zbawiani wciąż na nowo, aby Jezus nieustannie wchodził do waszego serca. Nie, on mówi, modlę się, aby ta pełnia ducha, która jest w was, powstała, przejęła wasz umysł, wasze emocje, wasze serce, wasze pragnienia, waszą wolę. To właśnie tu toczy się bitwa, to właśnie tu toczy się walka, na arenie duszy. W tym kontekście używam tego zamiennie ze słowem serce. Pan jest zainteresowany Twoim sercem. On dosłownie mieszka w Tobie. On pragnie dokonać inwazji Twojego serca. Jesteś świętą przestrzenią. Jesteś najświętszą przestrzenią w całym porządku stworzenia. Z całego nieba i z całej ziemi. Spośród wszystkich nieruchomości i posiadłości. Twoja dusza, Twoje serce jest najświętszą nieruchomością. Jednak znacząco i karygodnie nie doceniamy mocy naszego umysłu, mocy naszego serca. Jak wielu z was kiedykolwiek czuło, że jesteście zdani na łaskę swojego umysłu albo na łaskę swoich własnych wyobrażeń albo własnych emocji? Czułeś, że niesie cię jakiś dziki mustang, prowadząc cię tam, dokąd nie chcesz. Czy ktokolwiek zna takie uczucie? Nie wiem, jak tu się znalazłam. Czujesz, że nie panujesz nad swoimi emocjami albo nad swoją wyobraźnią, że jesteś zdany na łaskę swego umysłu. Psalmista mówił do swej duszy: słuchaj, duszo, ilekroć jesteś w głębi rozpaczy. Nie jestem zdany na twą łaskę. Słuchaj, duszo. Czemu jesteś przygnębiona? Połóż swą nadzieję w Bogu. Mówił do swej duszy. Pan chce, abyśmy przejęli kontrolę nad naszym wewnętrznym życiem. Powiem ci coś. Nie będziesz chodził w pełni Bożej mocy, w swojej służbie, w swoich słowach i uwielbieniu, w relacjach i finansach, dopóki się nie nauczysz kontrolować swoje wewnętrzne życie. Człowiek, który włada swoim duchem, jest silniejszy niż zdobywca miasta. Tak czytamy w przypowieściach. Lecz tak niewielu walczy w tej walce. Od wewnątrz na zewnątrz. Ale Duch Boży dosłownie mieszka w nas i toczy dla nas wojnę przeciw naszym żądzom, przeciwko dumie naszego życia, ko rzeczom, które przeszkadzają nam być miejscem, przybytkiem, w którym Bóg może spocząć. Miejsce w duchu. Napisane jest, abyśmy usilnie się starali wejść do odpocznienia. Wejście tam wymaga pracy, ujarzmienia umysłu, emocji i żądz, pożądania i skupiania się na nas samych. Trzeba pociągnąć za te lejce i powiedzieć nie, będziemy pić z wód wiary, z wód ducha. Nie będę żyć jak ktoś z tego świata pod słońcem. Życie pod słońcem jest marnością i gonitwą za wiatrem. Ale przez moc Ducha Świętego, który w nas mieszka, On dał nam zdolność do życia poza wymiarem doczesnym, do bycia nietykalnymi i nieporuszonymi, korzenionymi i zbudowanymi, niepowstrzymanymi. Wewnątrz ciebie żyje niezniszczalna moc, lecz musisz znaleźć do niej dostęp. On jest osobą, potrzebujesz do niego mówić. Kiedy tak sobie czekam, aż coś spadnie z nieba, muszę pamiętać, że Ojciec już wylał ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Już to zrobił. Są różne miary ducha i jego przejawy.
Ale gdy czekamy na to, że coś spadnie z nieba, to osoba Ducha Świętego jest największym skarbem niebios po tej stronie czasu, bo On jest tym, który daje nam przystęp do Jezusa. On daje nam dostęp do Ojca. On nas jednoczy ze świętym, bijącym sercem, które płonie od wieczności. Ten sam Duch, który jest w Jezusie. Wiele razy podawałam taki przykład. Wyobraź sobie, że staje przed tobą twój najlepszy przyjaciel i mówi: wyruszam do dalekiego kraju. Tam nie będzie żadnej łączności i internetu. Ale nie martw się, bo włożę w ciebie mego ducha. Będziesz wiedział, co myślę, co czuję i co robię. Przez cały czas będziemy razem. Pomyślałbyś sobie, co? Pomyślałbyś, to jakiś obłęd. Ale Jezus coś takiego zrobił. Gdy powiedział do 12 uczniów, oni tam siedzieli. Powiedział: gdy ja odejdę, Ojciec da wam ducha, który otworzy drzwi do zupełnie innej epoki, do czasu, aż powrócę. I ten duch w pewnym sensie przyjdzie w moje miejsce. Duch stanie się nauczycielem, przewodnikiem. Duch. Nie docenialiśmy mocy Ducha Świętego i uznaliśmy ją za charyzmanię. On jest nauczycielem, on jest przyjacielem, jest pocieszycielem, jest bliższy niż brat, żyje w tobie. Pan chce nas nauczyć, jak stać się domem modlitwy, jak zjednoczyć się z tym płonącym świętym ogniem, który mieszka wewnątrz nas. Jedną z głównych rzeczy, które przeszkadzają nam w relacji z Duchem Świętym, jest, jak sądzę, lęk albo rozproszenie. Czy wiecie, o czym mówię? Ilu z was miało taką sytuację w domu modlitwy? Nie mówię o naszym prywatnym życiu, mówię o domu modlitwy. Oto, co zazwyczaj się dzieje, gdy przychodzę do domu modlitwy. Znam teologię, że Duch Święty mieszka wewnątrz mnie. Znam doktrynę, że On chce mieć ze mną społeczność. Mam moją Biblię i mam moje doświadczenie z Bogiem. A jednak, gdy mam mój czas modlitwy, zazwyczaj dzieje się coś takiego. Chodzę i od 3 do 5 minut szukam odpowiedniego miejsca. Znajduję je, rozpakowuję plecak. Na obu miejscach obok kładę książki, aby nikt się nie dosiadał. To taka sztuczka. Wyciągam wodę i jestem ulokowana. Jestem gotowa, by spotkać się z Panem. I nagle koło mnie ktoś zasuwa jakieś 150 na godzinę. Tracę równowagę, kręci mi się w głowie. Zamykam oczy i zaciskam powieki, ale wciąż czuję wiatr. Moje oczy są zamknięte i mówię sobie: skoncentruję się, skoncentruję się. Pośród tego szaleństwa domu modlitwy. Ale nagle ktoś zaczyna głośno śpiewać w językach, naprawdę fałszując. Grzebię w plecaku, wyciągam zatyczki i wkładam je sobie do uszu. Mój duch jest pobudzony i mówię sobie: chcę dotknąć Boga. Wstaję i zaczynam chodzić, myśląc, że może to wszystko zatrzyma. Więc chodzę, chodzę, chodzę. Po tej stronie ktoś zasuwa w szybkim tempie, po tamtej krzyczy w językach: a ja chcę dotknąć Boga. Może po prostu sama będę śpiewać. Zaczynam wielbić Boga. Śpiewam głośno, rozglądam się po sali, aż tu nagle, ojej, wchodzi On. I zastanawiam się, czy zauważył. Znacie to. Wtedy starasz się wyglądać naprawdę duchowo. Nagle twoje ręce wędrują do góry, a oczy się zamykają. A ty szalejesz, szalejesz, szalejesz. Minęły 2 godziny. Wychodzisz z domu modlitwy i mówisz sobie: co to było? Wiecie, o czym mówię? Czasem to jest szaleństwo. Czuję, że czasem Pan patrzy na to pomieszczenie i mówi: zatrzymajcie wszystko. Bo wpadamy w taki szalony pośpiech. Jesteśmy zaniepokojeni, a wewnątrz nas panuje bałagan.
Mnie rozstrajają różne rzeczy. Tylko jeden scenariusz. Nagłośnienie może źle działać. Może być za głośno lub za cicho. I mój nastrój się przez to pogarszy. Tak łatwo się rozstrajam i denerwuję. A gdy w końcu się nastroję i uspokoję, muzyka jest dobra. Ten za szybki zwolnił. Krzyczący się uspokoił. Facet wyszedł z pomieszczenia. Można się uspokoić. W końcu wskakuję w swój rytm i mówię do pana. Ale wtedy atakuje mnie poczucie winy bądź wstyd. I przez następną godzinę pokutuję. Odhaczam moją listę. Przepraszam, 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 przepraszam. A potem jest po wszystkim. Skończyłam. Tak wygląda nasze życie modlitewne i nasz dom modlitwy. I Pan nas kocha, ale ma dla nas znacznie więcej. On chce, żebyśmy z Nim byli, abyśmy u Niego zamieszkali, żyli z Nim i z Nim odpoczywali, trwali w Nim i Jemu usługiwali, i aby On nam usługiwał. On chce nam usługiwać i chce, abyśmy usługiwali Jemu. To On jest widownią. To nie jest tak, że my na scenie robimy show dla tej tutaj widowni. On jest widownią, zgromadzeniem i tym, kogo wielbimy. On jest tym, który wchodzi, kiedy ty siedzisz. On chce, abyśmy byli nim zafascynowani i wpatrzeni w Niego. Jedyny sposób, aby to robić, to nauczyć się społeczności z Duchem Świętym. A to znaczy, że czasem musisz się wyciszyć i uspokoić. Jesteśmy tak zatroskani. Pan powiedział, nie troszczcie się. Kolejną rzeczą, jaka przeszkadza nam w modlitwie, są właśnie zmartwienia. Martwimy się o pieniądze. Myślimy o naszej przyszłości. Czy to się uda, czy dobrze wybrałem? Napełniamy się troskami i zmartwieniami. Ściska nas w żołądku. A Jezus dał nam przykazanie. Nie troszczcie się o pieniądze. Powiedział to łagodnie. Czemu troszczycie się o pieniądze? Tak naprawdę w ilu naszych modlitwach chodzi o pieniądze? Tak szczerze. On mówi, nie martw się o pieniądze. Czy życie nie jest czymś więcej? Czy życie nie jest czymś więcej niż jedzenie czy ubranie? Czy to, gdzie będziesz mieszkał? Po prostu bądźmy razem przez chwilę. Ja się o ciebie zatroszczę. Nie martw się. Paweł apostoł powiedział, nie troszczcie się o nic. Nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu. Nie troszczcie się. To nie jest tak, że gdy czujesz ten obłęd i obawę, po prostu powiesz stop i to odejdzie. Wejście do odpoczynku wymaga pracy. To wymaga wysiłku. Ale jeśli nie wejdziemy do odpocznienia, On nie spocznie na nas. On chce z nami być. Czuję taką słodycz Bożego serca nad domem modlitwy od kilku ostatnich tygodni. Chodząc i modląc się o osoby, które Bóg przyprowadził na to miejsce, czuję taki pogodny wyraz twarzy Boga. Jakby mówił, chcę być z tobą. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz, aby być ze mną. Mojego ducha i moje słowo. Przyprowadziłem cię na miejsce, gdzie oczekuje się, że będziesz ze mną. Nikt się tutaj nie krzywi, że jesteś w Bożej obecności. Zróbmy to, bądźmy w tym razem. Otwórzcie wraz ze mną 10 rozdział Łukasza, werset 38. Historia, którą wszyscy bardzo dobrze znacie. Historia o Marii z Betanii. Kiedy zaczynałam moją służbę w domu modlitwy, to ta historia najbardziej zwracała moją uwagę. Dom modlitwy zaczął działać, gdy miałam 19 lat. Był mały, a w sali modlitwy nikogo nie było. Czuwałam w nocy na modlitwie i zazwyczaj wraz ze mną była tylko jedna osoba. Najczęściej śpiąca gdzieś z tyłu. Zazwyczaj wchodził z ulicy ktoś, kto nie miał się gdzie podziać. I ta osoba spała sobie z tyłu. Ja tak całą noc śpiewałam dla Jezusa, a z tyłu głowy miałam myśl. Co ja robię? Marnuję tutaj swoje życie. Mogłam być prawniczką, chciałam zmieniać świat, robić coś konkretnego, nadzwyczajnego. A tak marnuję sobie życie.
Ale wciąż na nowo powracał do mnie obraz tej kobiety, o której Jezus wyraził się tak pochlebnie. Jeżeli dla was, panowie, to jest zbyt kobiecy obraz, pomyślcie o Janie, umiłowanym uczniu, o Dawidzie. To jest ta sama postawa, bycie u stóp Jezusa. Werset 38. A gdy szli, weszli do pewnej wioski, do domu kobiety o imieniu Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria, która usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Marta była rozproszona różnorodnym służeniem. Powiedziała do Jezusa: dlaczego nie dbasz o to, że moja siostra mi nie pomaga? Jezus spojrzał na nią i powiedział: Marto, troszczysz się o tak wiele rzeczy. Potrzeba zaś tylko jednego. A Maria wybrała dobrą cząstkę. Znamy tą historię tak dobrze. Nazywamy siebie ludźmi jednej rzeczy. Mamy konferencję i muzykę jednej rzeczy. Ale czy naprawdę jesteśmy ludźmi jednej rzeczy? Gdyby Pan postawił przed nami lustro, to czy naprawdę mamy postawę Marii z Betanii? Albo umiłowanego Jana, nachylającego się ku jego sercu, uważnie słuchającego? To nie była postawa pasywna. Maria wsłuchiwała się w jego słowa. Nie wiem jak wy, ale ja mam trudności w skupieniu uwagi. Żeby kogoś słuchać, muszę naprawdę się skoncentrować. Nie mogę kogoś słuchać, gdy dzieje się 100 innych rzeczy. To mnie naprawdę rozprasza. Będę z wami szczera. U mnie zazwyczaj wygląda to tak. Przychodzę, aby słuchać Pana. Mam otwartą Biblię, mam otwarty laptop. Czego nie powinniście robić, jeśli mnie lubicie? Mam otwarty laptop i dosłownie przez 5 minut skupiam uwagę na Jego Słowie, a potem sprawdzam maile. Potem przez 5 minut skupiam się na Słowie i wchodzę na Twittera, i na Facebooka, i na Twittera, i na Facebooka, a potem oglądam YouTube i wchodzę na wiadomości, bo muszę znać wiadomości. Potem znów na maile i znów 5 minut Słowa Bożego. I tak na okrągło. Coś dzieje się z tym pokoleniem. Czytałam badania o tym, z naszymi mózgami coś się dzieje. Czy zauważyliście, że łatwo przeskakujemy z tematu na temat? Także dłuższa medytacja nad czymkolwiek staje się trudna. Trochę sobie z tego żartujemy, ale mnie to martwi. Bo zauważyłam, że na początku IHOP, gdy nie miałam komputera i mediów społecznościowych i całego tego zamieszania, byłam w stanie spędzać długie godziny medytując nad Jego miłością, czytać Biblię oraz książki mistyków i świętych, w których byłam zakochana na początku, ale w moim mózgu coś się zadziało. I chcę dzisiaj rzucić Ci wyzwanie dotyczące tej świętej przestrzeni Twojej duszy. Walcz o nią. Chcę nas wszystkich błagać, żebyśmy o to walczyli. Nie rezygnujcie z tego tak łatwo. Uprawianie ogrodu waszego życia wymaga wiele pracy, począwszy od tak praktycznych rzeczy jak to, co jesz, jak śpisz i z kim spędzasz czas, jak spędzasz czas, jak wydajesz pieniądze, co mówisz. Nawet wam nie powiem, ile ognia Bożego pozbyłam się z mego serca, tylko dlatego, że się nie zamknęłam. Gadałam i to było takie zabawne i to tak trwało. Trwało. A Pan mówił do mnie: po prostu się ucisz. Próbuję rozpalić w Tobie ogień, ale ilekroć zaczynam, Ty gasisz go gadaniem. Wyrzucasz go. Potrzebujemy poważnie potraktować nasze serca, ponieważ On traktuje je poważnie. On za to umarł i On za to walczy. Nie staniemy się zbiorowym domem modlitwy, póki nie staniemy się indywidualnymi domami modlitwy. Ludzie przeważnie nie spotykają się z Bogiem jako zbiorowość, choć zdarzają się wyjątki. Te spotkania są indywidualne. Pojedynczo spoglądamy na jedynego człowieka. Patrzymy na niego oczami ducha. I właśnie to czyni nas jednością, jednym ciałem, bo wszyscy robimy jedno i to samo. Ale ja nie zrobię tego za was, a Mike Bickle nie zrobi tego za mnie. Nie mogę tu siedzieć i być noszona na rękach. Potrzebujemy o to walczyć. Potrzebujemy stać się domem modlitwy. Bóg z nieba nazywa nas domem modlitwy, ale czy w naszych sercach
Wypełniamy to zadanie w pokoju modlitwy, gdy wchodzimy i wychodzimy. Życie modlitwy to znacznie więcej niż to, co robimy siedząc tam na krześle. Czytamy, że Maria wybrała dobrą cząstkę. Myślę, że główną różnicą pomiędzy Marią a Martą nie było to, że Marta służyła i wykonywała pracę, a Maria siedziała i nic nie robiła. Jezus odniósł się do jej serca. Chodziło o jej serce, o problem łatwego wpadania w zatroskanie, o zatroskanie i martwienie się o proste rzeczy. Czytamy, że troski tego życia i pragnienie innych rzeczy tak łatwo wnikają do serca i okradają cię z tej pozycji. Ale Pan mówi, potrzeba tylko jednego. Jeżeli sam Jezus, mówimy tutaj o niestworzonym Bogu, który przyszedł w ciele, Jezus powiedział, potrzeba tylko jednego. Nie powiedział jednej z wielu rzeczy. Powiedział, jednego tylko potrzeba. I to nigdy nie zostanie jej odebrane. To jest wpatrywanie się, które trwa na wieki. To nigdy nie odejdzie. Twoje ciało się zestarzeje i umrzesz. Lecz twój wzrok pozostanie skupiony. Spotkanie twarzą w twarz, serce w serce, z żywym Bogiem, które nigdy nie zostanie ci odebrane i nigdy się nie skończy. On chce, abyśmy nauczyli się społeczności z Jego Duchem. Psalmista mówi, że On przyszedł i uciszył jego duszę. On był w środku spokojny. Aby słuchać, jak ktoś mówi, potrzebujesz być cicho, uciszyć się. Modlitwa to dialog. Modlitwa jest nie tylko wtedy, gdy stoimy przed Nim i prosimy, albo ogłaszamy. Chociaż z pewnością jest to element modlitwy. Kiedy się wstawiamy i składamy nasze prośby przed Bogiem, prorokujemy i zmieniamy atmosferę, ale to ma też drugą stronę. Gdy jesteśmy cicho i słuchamy, przykładamy ucho do podłogi nieba i słuchamy. Jeremiasz mówi, że stoimy w Jego radzie i słyszymy Jego słowa, traktujemy je poważnie. Maria z Betanii była studentką słowa. Uczyła się Jezusa. Jezus nie jest już obecny w ciele. Zastępuje Go Duch. Siadamy u Jego stóp, traktując Go poważnie. Odbieramy i zaznaczamy sobie Jego słowo. Słuchamy Go. Chcemy być przyjaciółmi oblubieńca. Chcemy być prawdziwym głosem, a nie jedynie echem. Pustym powtórzeniem. Jedyny sposób, aby być głosem, to nauczyć się słuchać. Jan Chrzciciel słyszał głos oblubieńca. Potrzebujemy słuchać. Przez trwanie w duchu. Jezus powiedział, że mamy w Nim trwać. Pozostawać w Nim. Być w Nim. Powiedział, trwajcie we mnie, a ja w was. Powiedział, trwajcie w słowie moim. Oto Jego słowo, to nie jest coś tajemniczego. To nie jest jakieś eteryczne coś. Jakiś pokój, do którego starasz się dostać. To po prostu odnawianie twego umysłu. To jest tak proste. Nieustanne napełnianie umysłu prawdą. Powiedział też, trwajcie w miłości mojej. Powiedział trzy rzeczy o trwaniu. Trwajcie we mnie, w moim słowie, w mojej miłości. Jak proste jest to chrześcijaństwo, do którego zostaliśmy zaproszeni. Ale tak bardzo to skomplikowaliśmy. Każdy może to robić. Niewielu kiedykolwiek zrobi, ale każdy może. Powiedział, trwajcie we mnie, odpoczywajcie, żyjcie we mnie. Podoba mi się to, co powiedział Mike Bickle. Zastąp słowo trwaj w Jana 15 słowem rozmawiaj. Mów do mnie i ja będę mówić do ciebie. Nie będziesz chodził w duchu, nie mówiąc do ducha. To proste. Mów do mnie, a ja będę mówić do ciebie. Nasze słyszenie jest zamglone. Nie możemy ufać wszystkiemu, co słyszymy. Potrzeba czytać Biblię z innymi ludźmi i mieć z nimi społeczność. Ale ma miejsce taka rozmowa. Czasem to jest obraz, wrażenie, wskazówka, prowadzenie. Bóg jest poetą. On jest największym poetą ze wszystkich. To nie będzie tak, że za każdym razem przemówi do ciebie słyszalnie.
Czasem chciałabym, żeby właśnie tak było. Mówię, dlaczego nie powiesz do mnie wyraźnie i głośno, tak byłoby łatwiej. Myślę, że mógłby mi odpowiedzieć. Mówię do ciebie przez cały czas, przez gobelin twojego życia. Drzewa, słońce i cały świat wykrzykują moją pieśń. Głośniej się nie da, Misty. Odetkaj uszy. Słuchaj, komunikuj się ze mną. Zobacz mnie, mów do mnie, a ja będę mówić do ciebie. To jest taki ciągły obrót. Nie jednorazowe uczucie, ale coś, co się dzieje na okrągło. Trwamy w krzewie winnym. On powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. To bardzo konkretne. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Powiedzcie, nic. Nie możesz przynieść owocu sam z siebie. Nie ma znaczenia, jak jesteś obdarowany i utalentowany. Co się narodziło z ciała, pozostaje ciałem. Ciało to niekoniecznie coś złego, ale to nie jest duch i to nie jest wieczne. Bez niego nic nie możesz uczynić. Jesteśmy całkowicie, totalnie, kompletnie zależni od niego. Dobrą rzeczą jest to, że on tak to ustanowił, bo on lubi relacje. Obawiam się, że my tutaj w IHOP staniemy się profesjonalistami, zawodowymi wstawiennikami, zawodowymi muzykami, zawodowymi chwalcami. Przecież wiemy, jak prowadzić pokój modlitwy. Wiemy, jak podkręcić rytm tak, żeby ludzie się ożywili i zaczęli skakać. Także nie wiadomo, czy to Duch Święty, czy po prostu dobra muzyka. Wiemy, jak to się robi. Znamy retorykę i język. Wiemy, że jak się powie coś odpowiednim tonem, niektórzy zaczną krzyczeć. I niektóre z tych rzeczy to po prostu zabawa. Jesteśmy ludźmi, to jest zabawne. To nie jest złe, ale to nie jest pełnia. Nie chcę mieć imienia, że żyję. I nazwy dom modlitwy. Chcę być domem modlitwy. Chcę być domem modlitwy. Aby Jezus nie stanął pośród nas i nie powiedział: masz imię, że żyjesz, ale w środku jesteś umarły. I nawet o tym nie wiesz. Gałąź, która nie przynosi owocu, zostaje odcięta. I dopiero po pewnym czasie orientuje się, że wysycha. I zauważa, że nie jest połączona z krzewem winnym. Pan mówi, bądźcie domem modlitwy. Nie miejcie tylko imienia, że żyjecie. Jedynie retoryki i umiejętności poruszania maszyny. Bądźmy domem modlitwy. Jesteśmy zbiorową Marią z Betanii. Tym właśnie jesteśmy. Zbiorowym, umiłowanym Janem. Zbiorowym Janem Chrzcicielem. Na pustkowiu, słyszącym głos oblubieńca. Jesteśmy zbiorową Marią z Betanii. Parę rozdziałów dalej widzimy ją ponownie, u jego stóp, wylewającą całą swą energię życiową, źródło swego życia i swoją przyszłość. Ona wylewa to bez reszty, w zupełnym oddaniu, u jego stóp, bo on jest godzien, jest piękny, jest coś więcej niż siedzenie w pokoju modlitwy i przyjmowanie od niego. On chce, abyśmy mu usługiwali. Jesteśmy kapłaństwem, które służy Bogu. To sprawia, że chce wołać. To, że my możemy usługiwać Bogu, że możemy dotykać Jego serca w taki sposób, że On nazywa to służbą. On jest audytorium, On jest zgromadzeniem. On jest sercem, do którego śpiewamy. On jest tym, którego chcemy poruszyć naszą pieśnią, modlitwą albo ciszą, naszym sercem. On chce być zgromadzeniem IHOP. Chce, żebyśmy na Niego patrzyli i Jemu usługiwali. Co to znaczy usługiwać Bogu? Błogosławić Go, poruszać Jego serce. To jest dla mnie zdumiewające, że możemy usługiwać Bożemu sercu. On ma niezliczonych aniołów. Ma wszystkie narody i całe stworzenie. Ma wszystko, czego tylko mógłby chcieć. Ma syna i ducha i jest całkowicie szczęśliwy, sam w sobie. A jednak otwiera się i pozwala nam, abyśmy Jemu usługiwali. Dotykali Jego serca.
poruszali go. To jest realne, gdybyśmy tylko chcieli uwierzyć. Jak bardzo jest to realne, to zmieniłoby wszystko. I co z tego? Kogo obchodzi, co od tobie powiedzą? Jakie to ma znaczenie? Ty usługujesz Bogu. Bogu. Jego oczy są na tobie. Gdy siedzisz w piątym czy dziesiątym rzędzie, albo na końcu, w tym pomieszczeniu, to nie ludzie na scenie usługują tobie, ale ty usługujesz Bogu. Twoje serce usługuje Bogu. Kiedy kierujesz swoją duszą, napisane jest, że jeśli Go kochasz, jesteś posłuszny Jego przykazaniom. Gdy żyjesz świętym, oddanym życiem, gdy chodzisz w Jego przykazaniach, ujarzmiasz swój umysł i toczysz wewnątrz bój wiary. On widzi całe to zmaganie, to szaleństwo, ale ty nie rezygnujesz i się nie poddajesz. I cały czas patrzysz na Niego. Czy wiesz, że niewielu ludzi w ciągu całej historii utrzymało wzrok skupiony na Nim? Może parę milionów, ale w tej skali to niewielu. Tak niewielu. Jesteś umiłowany i szczególny. To prawda. Gdy pozostajesz w miejscu modlitwy, nie przez lato czy przez rok, ale przez dekady, przez kolejne dziesięciolecia, czy wiesz, jak to porusza serce Boga? Jak to usługuje Jego sercu? Robimy to zbiorowo na całym świecie. Usługujemy Jego sercu w skali globalnej, przygotowując Jego przyjście. I to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Twoje serce usługuje Jego sercu w postawie Marii z Betanii, gdy ona rozbija u Jego stóp swoją przyszłość i wylewa na Jego stopy całe swoje życie i wszystko to, czym jest. Nie powiem wam, ile razy w ciągu ostatnich 13 lat czułam, że marnuję swoje życie. Czy ktoś z was siedział kiedyś w pokoju modlitwy i mówił sobie, niech mi ktoś powie, co ja tutaj robię? Nie zarabiam dobrych pieniędzy, albo w ogóle żadnych. Właściwie to tracę pieniądze. Nie czuję tak dużo. To nie działa. Nie dostałam stanowiska. Po co tutaj jestem? Ale Pan spojrzał na jej nadzwyczajne oddanie i powiedział, zostanie zapamiętana i ta cząstka nigdy nie będzie jej zabrana. Pan chce uczynić nas zbiorową Marią z Betanii, Janem umiłowanym, bo Go słuchamy. On pragnie przyjaźni. Chce nas, to koniec historii. Dlatego jesteśmy zbawieni. Nie jesteśmy zbawieni tylko po to, aby pracować. Zrobimy tak wiele. Przyprowadzimy wielu ludzi do tego skupionego spojrzenia. Przyprowadzimy wielu na wesele. Wychodzimy na ulice i uliczki. Wykonujemy dobre uczynki. Duch, który w nas mieszka, wydobywa się z nas. Uzdrawiamy chorych. Wykonujemy dzieła Boże. Ale w sumie chodzi o to, aby przyprowadzić więcej ludzi do spojrzenia skupionego na Jezusie. Do kochania Go, do wymiany. Po to ewangelizujemy. To dlatego uzdrawiamy chorych i chcemy krzewić Ewangelię, aż po krańce ziemi. Po to, by ludzie Go kochali i mieli z Nim relacje. Słuchali Go i mówili do Niego. Przyjaźnili się z Nim. Mieli z Nim relacje. On jest oblubieńcem. On jest oblubieńcem. Jakieś 2 lata temu miałam spotkanie z Panem. Byłam w moim pokoju, to było 2 lata temu, zadawałam pytanie, mówiłam, Panie, byłam bardzo sfrustrowana, mówiłam, Panie, czy naprawdę jesteś oblubieńcem? Czy jesteś pewien, że jesteś oblubieńcem? Bo jeśli tak, to postawię na Ciebie. Jestem dziewczyną i kocham miłość. Dziewczyny kochają miłość, więc chcę to wiedzieć, jesteś czy nie jesteś. To było po 10 czy 12 latach słuchania o paradygmacie oblubieńczym, głoszenia i śpiewania o tym. Powiedziałam, Panie, czy Ty naprawdę jesteś oblubieńcem? I miałam na myśli to, czy naprawdę płoniesz pasją i pragnieniem, żarliwym pragnieniem o lud? Czy naprawdę chcesz być z nami jedno? Tak rozumiem bycie oblubieńcem. Czy naprawdę masz takie serce, że chcesz doprowadzić nas do jedności z sobą, która będzie trwać na wieki? Czy naprawdę taki jesteś? Modliłam się według Jana 17.
i mówiłam, czy naprawdę taki jesteś wobec mnie? Nie chcę stanąć przed Tobą i powiedzieć. Czy Mike Beagle, Alan Hu, czy Shelley Handley powiedzieli mi, chcę sama wiedzieć, czy taki jesteś. Oczami umysłu zobaczyłam Pana, jakby u stóp krzesła, na którym siedziałam. Czasem, kiedy się modlimy, mamy taki mentalny obraz. I zobaczyłam, że Pan modli się o mnie, modlitwą z Jana 17. Płakałam i moje serce stało się czułe. Słyszałam w moim umyśle słowa. Ojcze, pragnę, aby ona była ze mną, tam gdzie ja jestem, aby oglądała moją chwałę. Nagle odczułam tam obecność. Gdybyście mnie znali, to wiedzielibyście, jak było to dziwne, bo zazwyczaj ja nie wierzę w takie rzeczy. Taką mam osobowość. To, co się wydarzyło, dla mnie było wielkie. Nagle tutaj przy mnie pojawiła się obecność. Nie żartuję, silna obecność. O tutaj. Moje serce się zatrzymało. Byłam przerażona. Nie mogłam otworzyć oczu. To było przerażające. Pojawiła się obecność, o tutaj, tak blisko, że czułam, jak dotyka mojego policzka. Nie mogłam otworzyć oczu. Z trudem obróciłam się o tak, a gdy to zrobiłam, coś jak gdyby prąd uderzyło moją twarz. Moja głowa zaczęła poruszać się w lewo i w prawo. Byłam tam sama. Anioł czy ktoś tchnął na mnie odpowiedzi na moją modlitwę i całe moje ciało nie było w stanie wytrzymać nawet drobnej cząstki tej miłości, jaką Jezus ma dla nas. Moja istota nie mogła tego pomieścić. Ciało nie mogło wytrzymać tej energii, tego ognia. On jest oblubieńcem. On jest ogniem pochłaniającym. On nie wygląda jak ogień. On nie ubiera się w ogień. On jest ogniem trawiącym. Jest nim od wieczności i będzie. Będzie ogniem pochłaniającym na wieki wieków. A Duch Święty został Ci dany, aby umieścić ten ogień w świętej przestrzeni Twego serca. Jeżeli utorujesz Mu drogę, On chce się z Tobą zjednoczyć. On chce ochrzcić Cię swoim ogniem, Twoim sercu, tak, aby kiedy zamkniesz swoje oczy, byś nie tylko chciał Go kochać, ale Go kochał, abyś nie tylko do tego dążył, ale to czuł. On chce ochrzcić Cię ogniem, włożyć ten ogień w Twoje ręce i na Twoje usta. On chce Cię ochrzcić. Jesteśmy jedno z Jego świętym, bijącym sercem, które promieniuje jak jaspis i jak krwawnik. Ono z wyglądu jest pulsujące, żywe. On jest żywym płomieniem. On jest żywym płomieniem miłości. On jest miłością. Czytamy, że On jest ogniem trawiącym, że jest światłością, że jest miłością, że jest duchem. 4 razy jest powiedziane, że Pan jest światłem, miłością, ogniem, duchem. On żyje wewnątrz Ciebie. Chce Cię zdobyć. Chce Cię ochrzcić miłością, aż staniesz się płonącą, jasną lampą. Jak Maria z Betanii, jak Jan Chrzciciel, jak umiłowany uczeń Jan, jak apostołowie, będziesz zakorzeniony i ugruntowany w miłości, niewzruszony. I z tą samą postawą Maria z Betanii umywa stopy Jezusa. On mówi do IHOP w Kansas City i w Grandview. Umywajcie stopy Grandview. Miejmy taką postawę, siedząc u Jego stóp. Czuję, że jest to słowo prorocze od Pana. On chce, abyśmy umywali stopy Grandview uczynkami hojnej i gorliwej służby dla biednych, ludzi, którzy w niczym się nie odwzajemnią. Idźcie do domów opieki i schronisk. Schroniska potrzebują Bożych pracowników. Do szkół, on mówi, umywajcie stopy Grandview. A potem wróćcie i usiądźcie u moich stóp. Przyjmujcie ode mnie, rozmawiajmy, a potem idźcie i umywajcie stopy. I wracajcie do domu modlitwy.
Rozmawiajmy, a potem umywajcie stopy. Postawię pokory i łagodności. Miłość jest pokorą, łagodnością i służeniem. On nie chce, żebyśmy tylko krzyczeli. Nie, on chce przyjaciół oblubieńca. On chce takich przyjaciół jak święty Franciszek. Przyjaciół oblubieńca, którzy znają jego serce, którzy nie wychodzą, aby budować swe nazwiska, lecz którzy wylewają swoje życie u jego stóp i umywają stopy Grandview. Umywaj stopy tym, którzy są wokół ciebie. Nie możesz kochać jego, póki nie kochasz swego brata. Nie da się tych rzeczy oddzielić. Kochając innych, kochasz też i jego. To jest cykl okrężny. Nie możesz zamknąć się w pokoju modlitwy i pozostawać tam przez dziesięciolecia. Wychodź z domu modlitwy, umywaj stopy, a potem wracaj do domu modlitwy, zachowując zawsze postawę pokory. W liście Piotra jest napisane, że cichy i łagodny duch jest cenny w oczach Boga. To czyni osobę piękną. Nie mówię tu o osobowości. Jesteśmy posłańcami, którzy mają ogłaszać i prorokować. Ale jeśli nie żyjemy stylem życia, przyjaźni z Bogiem i łagodności, służenia i zaparcia się siebie, to czym się staniemy? On chce, żebyśmy wyglądali jak On. Im dłużej się w Niego wpatrujemy, tym bardziej upodabniamy się do baranka. Przyjmujemy postawę sługi. I tutaj nie chodzi o nas, ale o Jego chwałę. On chce być upamiętniony w Grandview przez czyny zbiorowej Marii z Betanii, która wylewa swoje życie nadzwyczajnego poświęcenia u Jego stóp, słuchając Jego słowa, jak Jan Chrzciciel czy Jeremiasz, słyszenie i zwracanie uwagi na Jego słowo, ogłaszanie i przygotowywanie Mu drogi i umywanie stóp Grandview. Umywajmy stopy Grandview, stopy Kansas City, a potem wracajmy do domu modlitwy. Nie trzeba wybierać między jednym a drugim. Nie musisz wyruszać w podróż dookoła świata. Pozostajmy pokorni i łagodni, cisi. A gdy Pan mówi przemawiaj, to przemawiaj. Gdy mówi ogłaszaj, to ogłaszaj. Ale bądźmy przyjaciółmi oblubieńca, przyjaciółmi baranka, przyjaciółmi oblubieńca w postawie sługi i pokorze. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość, opanowanie. Owocem tego ognia w Twoim życiu nie będzie to, że będziesz rozgorączkowanym szaleńcem. Owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie. A darami będzie proroctwo i nauczanie. I moc. Niektórzy ludzie są głośni. Nie mówię tutaj o osobowości, ale o cichości serca. On chce, abyśmy byli cisi wewnątrz, żebyśmy tak łatwo się nie troskali, ani nie rozpraszali, abyśmy pozbyli się wszystkiego, walcząc o tę świętą przestrzeń wewnątrz, będąc w Niego zapatrzonymi, służąc Mu, słuchając Go, a potem umywając stopy.